W naszym muzeum od ponad 20 lat prowadzimy zajęcia edukacyjne. Obecnie mamy 17 tematów zajęć związanych z dziedzictwem i kulturą ludową. Zajęcia dostosowane są dla różnych grup wiekowych. Mamy również część zajęć dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Z racji różnych czynników mamy lekcje sezonowe i całoroczne prowadzone w ogrzewanych pomieszczeniach. Mamy kilka tematów, które cieszą się dużą popularnością. Jednym z nich są zajęcia warsztatowe. Patrzcie, ile rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba, czyli od ziarna do chleba. I pierwsza część tych zajęć odbywa się właśnie w zabytkowej stodole z Przeciszowa z drugiej połowy XIX wieku, do której zapraszam. W trakcie zajęć uczestnicy próbują rozpoznawać różne rodzaje zbóż, próbują również swoich sił w muceniu cepem. Mamy tutaj przygotowane na macie snopek zboża, na którym dzieciaki mucą takim właśnie tradycyjnym cepem. Próbują również swoich sił w mieleniu na żarnach i poznają inne sprzęty, które dawniej były potrzebne do zrobienia mąki. Druga część zajęć odbywa się w chałupie z Podolsza z 1862 roku w izbie chlebowej. Mamy tutaj różne sprzęty potrzebne do wypieku chleba. Żeby upiec chleb, trzeba było najpierw przygotować zaczyn w drewnianej dzieży. Tutaj gospodyni dosypywała trochę mąki, ciepłej wody. Zaczyn zostawiała na całą noc w ciepłym miejscu. Następnego dnia dosypywała już większej ilości mąki, przypraw, kminku, maku i wyrabiała ciasto w drewnianej dzieży. Zostawiała również do wyrośnięcia. Następnie ciasto przekładała do foremek, żeby nadać chlebom kształt. Foremki były wykonane z różnych materiałów. Były foremki z korzenia sosny, były również foremki słomiane. Następnie z tych foremek wykładała chleb na łopatę chlebową. Ale w międzyczasie, kiedy ciasto rosło, trzeba było przygotować ten duży piec chlebowy. Tutaj na dole rozpalała taki piec, nagrzewał się około 2 godzin. Następnie musiała piec wyczyścić w środku. Służyły do tego takie sprzęty jak drewniany pociosek. W środku należało również wyczyścić słomianym pomietłem. I następnie wkładała na łopacie chlebowej chleby do pieca. Oczywiście nie piekła jednego chleba, dawniej chleb piekło się raz w tygodniu, przeważnie w piątek. Chlebki były dużo większe niż te, które dzisiaj mamy. I chleby wkładała do środka, piekły się od 1,5 do 2 godzin. Z wypiekiem związanych było oczywiście dużo różnych wierzeń i zwyczajów. Po upieczeniu wyciągała i zamykała chlebki w komorze na klucz, a później chlebem udzielała wszystkich domowników, całą rodzinę, ponieważ jak wiemy, dawniej rodziny były liczne. Również gospodyni nie zapominała o swoich dzieciach, dla nich przygotowywała specjalne placuszki, tak zwane podpłomyki, na które dzieci czekały z wielkim utęsknieniem. Dawniej z wielkim szacunkiem odnoszono się do chleba. Po upieczeniu na każdym bochenku wykonywano znak Krzyża Świętego, a komuś spadła okruszyna na ziemię, to ją po prostu podnoszono, całowano i zjadano. Znajdujemy się w chałupie z Podolsza, w kuchni. Odbywają się tutaj zajęcia dla dzieci, kijankom i natarze, czyli jak prały nasze prababcie. Dzieci dowiadują się na tych zajęciach o różnych sprzętach, które dawniej używane były szczególnie do prania i prasowania. Pierwszym narzędziem do prania była kijanka, czyli mała drewniana deseczka, z którą kobiety chodziły nad rzekę, nad staw, rozkładały ubrania na kamieniach i tą deseczką uderzały, w ten sposób prały brudne ubrania. W następnej kolejności pojawiła się tara z balią. Na takiej metalowej tarze, tary były nie tylko metalowe, były również drewniane, na takiej tarze gospodyni prała brudne ubrania.
Pranie na tej tarze należało do bardzo ciężkich zajęć, dlatego bardzo często gospodynie wyręczały się starszymi córkami albo służącymi. W kolejnym etapie mamy tutaj pralkę, kiwaczkę z takim drążkiem. Brudne ubranie wkładało się między te szczebelki. Taką kiwaczkę wkładano do takiego tutaj urządzenia w kształcie takiej łódki, nalewano wodę i brudne ubrania wkładano między te deseczki. Kiwając właśnie, wprawiając w ruch tą kiwaczkę takim drążkiem, stąd ta nazwa kiwaczka. Wyschnięte pranie wymagało oczywiście wyprasowania. Pierwszym żelazkiem było żelazko na duszę, czyli na metalową część, którą wyciągano z żelazka, wkładano do rozgrzanego pieca i z powrotem rozgrzaną duszę wkładano do żelazka. Kolejnym żelazkiem było żelazko na węgiel. Prasując, gospodyni w trakcie, kiedy żelazko ostygło, robiła nim okrężne ruchy, wymachiwała nim, żeby powietrze dostawało się w te otworki i wtedy można było znowu żelazkiem prasować. I kolejnym żelazkiem było już żelazko, czyli sama dusza kładziona na piec. Również oprócz żelazek były magle. Na stole mamy magiel ręczny, który składał się z wałka i karbowanej deseczki. Na wałeczek nawijano ubranie, pościel, a deseczką wprawiano w ruch. Kolejnym urządzeniem do prasowania był magiel, tym razem już magiel mechaniczny, który dużo bardziej ułatwiał pracę. Znajdujemy się w izbie kuchennej domu Schrzanowa z 1804 roku. W tym miejscu odbywają się jedne z najbardziej popularnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – nieświęci garnki lepią. Na tych zajęciach uczestnicy dowiadują się, iż garncarstwo uważa się za najstarsze rzemiosło, które wymagało nie tylko specjalnego warsztatu, ale również dużych umiejętności. Uczestnicy również zapoznają się z technikami ręcznego formowania naczyń z gliny, ich zdobienia, jak również z tradycyjnymi wyrobami garncarskimi. Na tych zajęciach dowiadują się również, iż garncarz przede wszystkim wyrabiał dawniej naczynia kuchenne, takie jak dzbany, misy, makutry, cedzaki, dwojaki, ale również wykazywał się w robieniu, lepieniu z gliny zabawek dla dzieci. Dowiadują się również, iż glina wykorzystywana była nie tylko do robienia garnków, ale również wykorzystywano ją przy uszczelnianiu belek w domach, jak również do robienia klepiska czy do wyrobu pieców w domach. Ale przede wszystkim uczestnicy na tych zajęciach próbują swoich sił w lepieniu i toczeniu naczyń na kołach garncarskich. Na ekspozycji znajdują się dwa koła garncarskie do toczenia glinianych naczyń. Koła składają się z dwóch kół. Na dole mamy duże koło, u góry małe i połączone są one metalowym prętem. Garncarz na górnym kole toczył garnek. Jednym z tematów, który cieszy się dużym zainteresowaniem, są zajęcia warsztatowe Budujemy po krakowsku, jak dawniej budowano domy. Na tych zajęciach dzieci poznają materiały, z których dawniej stawiano domy. Zapoznają się również z wierzeniami, jakie towarzyszyły tej czynności, jak również zwyczajami. Dowiadują się, jak przenoszone były zabytkowe obiekty do skansenu i jak tworzona była ekspozycja muzealna. W kolejnym etapie uczestnicy pod okiem prowadzącego z przygotowanych modeli próbują złożyć wiejską chałupę oraz stodołę. Na zajęciach dzieci na przygotowanych modelach mogą poznać, jak wyglądał dom dawniej, na czym polegała konstrukcja zrębowa, czyli z rąb, jak wyglądała więźba dachowa, podwaliny i czym różniła się taka konstrukcja zrębowa od konstrukcji sumikowo-łądkowej, na przykładzie właśnie stodoły.
Na zakończenie zajęć uczestnicy mogą zagrać wielkoformatową grę planszową. Dzieci zostają podzielone na 4 grupy. Każda grupa ma okazję wcielić się w rolę młodych etnografów. Mamy tutaj przygotowane 4 obiekty z naszego, modele obiektów z naszego skansenu. Każda grupa ma za zadanie przenieść taki obiekt właśnie do skansenu i wyposażyć go w odpowiednie sprzęty. W tym celu każda grupa otrzymuje poradnik młodego etnografa oraz kartę, na której widnieją odpowiednie sprzęty, które się mają znaleźć w danym obiekcie. W kolejnym etapie młodzi etnografowie muszą zaznajomić się z mapą, na której zaznaczone są miejscowości, z których mają pozyskać dane przedmioty do swoich obiektów. W tym celu losują karty z nazwą miejscowości, z której pochodzi dany obiekt, na przykład z Nowej Góry. Na tej karcie zaznaczone jest zadanie, żeby nie było tak prosto, muszą je rozwiązać. Mamy tutaj przygotowane pudełka, mamy kartę z numerem 20, więc szukamy pudełka z numerem 20, wyciągamy zadanie, które znajduje się w danym pudełku i uczestnicy mają okazję rozwiązać to zadanie. Jeżeli zrobią to dobrze, otrzymują dany przedmiot. Jeżeli dzieciaki pomyślnie rozwiążą zadanie, wtedy w nagrodę otrzymują prezent, który jest im potrzebny do danej chałupy. I tutaj mamy przykładowe obiekty, które mogą sobie ze sobą zabrać. Mamy tutaj gliniany garnek, mamy koszyk wiklinowy, stół, ława i różne przedmioty potrzebne w gospodarstwie. Te zajęcia edukacyjne Budujemy po krakowsku są również dostosowane dla osób z niepełnosprawnością zarówno wzroku, jak i intelektualną. Tutaj osoby mogą poczuć fakturę materiału, dotknąć obiektów. W przyszłości planujemy nadal współpracować ze szkołami, jak również z instytucjami, które zrzeszają nie tylko dzieci, ale również osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Planujemy również poszerzyć naszą ofertę edukacyjną o różne ścieżki edukacyjne dostosowane właśnie dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak również różne questy czy podchody.